panie premierze, jesteśmy w sytuacji tego potwornego napięcia, o którym mówiłem na samym początku. Kultura, która za swoje zadanie wzięła tą emancypację, uwolnienie nas, a na bazie dotychczasowych strzępów buduje jakiś rodzaj takiego amalgamatu, w którym oczywiście w sposób twórczy i często bardzo inspirujący wybiera się elementy z dawnych tekstów kultury. Niemniej no one pojawiają się bardzo często w nowym kontekście i są oddane na służbę albo ideologii, albo draki, albo happeningu. Jak pan to postrzega dzisiaj? Czy to napięcie z tym, co tutaj nas gromadzi, ten klasyczny model kultury, jest do pokonania? Czy jak obok siebie te dwie rzeczywistości mają funkcjonować? Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym panelu i za możliwość rozmowy i za taką inicjatywę jak ten kongres. To jest inicjatywa oddolna, to jest inicjatywa stowarzyszenia środowisk, które niepokoją się o stan kultury i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana, bo my takiej rozmowy poważnej o kulturze zdecydowanie potrzebujemy. Ja nawet muszę powiedzieć, że w ciągu tych 4 lat no, był pewien deficyt takiej rozmowy. Z wielu powodów, między innymi z tego powodu, o którym mówił pan Jan Pospieszalski. Olbrzymia presja, która polegała między innymi na tym, że niszczono możliwość spokojnej, racjonalnej debaty poprzez stosowanie różnych technik manipulacyjnych, techniki paniki moralnej. Przykład. Minister kultury pisze list do marszałka województwa, który jest prowadzącym teatr w związku z informacjami i tysiącem podpisów pod listami protestu, że za publiczne pieniądze w tym teatrze ma być przedstawiona sztuka, gdzie ma być no, akt seksualny w formie pornografii twardej pokazany na scenie. No, minister kultury ma mandat społeczny do tego, żeby zajmować się kulturą w Polsce i pisze list, bo wszystko, co może zrobić, to napisać list z prośbą, żeby środki publiczne nie były przeznaczane na takie absurdalne działania. Jeżeli ktoś w wolnym kraju chce takie rzeczy sobie robić, no to może to robić pewnie za prywatne rzeczy w prywatnej przestrzeni, ale nie w publicznym teatrze za publiczne pieniądze. I to jest moja opinia. Ja taką opinię wyraziłem, po czym natychmiast zostałem przez wszystkie tuby propagandowe i polityczne nazwany cenzorem, stalinowcem, hitlerem i tak dalej. No tak wygląda w Polsce debata na temat kultury. Do tej pory jestem oskarżany o niszczenie życia teatralnego, o najróżniejsze rzeczy, gdy... No to pokazuje doskonale, jak wygląda ta debata, czy jak właściwie brak, czy niemożność spokojnej rozmowy na tematy bardzo poważne, gdzie powinniśmy artykułować, wyrażać swoje poglądy, przedstawiać argumenty, zderzać się z drugą stroną. Na przykład ja już jestem z panem Janem w polemice, bo ja bym bronił wolności, natomiast bym zwrócił uwagę na dowolność czy relatywizm, bo z wolnością to w zasadzie jest prosta sprawa i filozofowie i ludzie życia publicznego wiedzą, jak jest z wolnością. Wolność jest niezmiernie potrzebna do rozwoju, do kreatywności, dla nas wszystkich jest potrzebna, natomiast wolność ma granice. I też jesteśmy w stanie definiować te granice. Między innymi no, podstawową granicą jest wolność drugiego człowieka. No, na tym polegają te nasze interakcje, albo pokojowe, albo agresywne. Jeżeli wchodzimy zbyt agresywnie w wolność pana dyrektora, ja wchodzę, no to wiadomo, że będzie kontrakcja. Więc to są rzeczy w zasadzie ustalone. One są natomiast w debacie publicznej cały czas zasłaniane, cały czas są manipulowane, cały czas są odwracane znaczenia. No cały czas i mamy do czynienia z największym wrogiem, który, znaczy z tym, co jest najbardziej groźne, to znaczy z uniemożliwianiem racjonalnej debaty i rozmowy. Bo jeżeli stosuje się właśnie te różnego typu narzędzia manipulacyjne, które mają zasłaniać rzeczywistą miarę rzeczy,
poprzez robienie paniki moralnej, czy robienie różnego typu kampanii zniesławiającej, która w ogóle nie ma nic wspólnego z faktami, bo na tym polega sprawa, żeby fakty nie były i prawda nie była rozpatrywana, tylko żeby to zasłaniać właśnie emocjami, najlepiej złymi emocjami, emocjami, które są szalenie właśnie podsycane, rozbudowywane, tabloidacja kultury współczesnej. Za tym wszystkim oczywiście stoi relatywizm, zrównywanie wszystkiego z wszystkim, prawda? Nie było złego komunizmu, wszyscy byli w komunizmie, prawda? Nie było Polski okupowanej, tylko była Polska, bo innej nie było, prawda? Każda partia polityczna jest w równym stopniu odpowiedzialna za zło, które w polityce się dzieje i tak dalej, i tak dalej. No to zrównywanie wszystkiego powoduje, że nic nie jest w związku z tym ważne, prawda? Niszczy się wszystko. To jest w zasadzie walec, który niszczy w ogóle jakiekolwiek autorytety, jakiekolwiek wartości. Dlatego relatywizm jest głównym problemem, bo kultura wymaga od nas wysiłku ciągłego hierarchizowania i kłócenia się o te wartości, prawda? Co jest ważniejsze od czego, jakie priorytety są ważniejsze. Możemy różne kryteria tej ważności, prawda, co jest ważniejsze, ustalać. Mogą być pragmatyczne, mogą być duchowe, mogą być transcendentne, ale są jakieś kryteria, rozmawiajmy o tym, prawda? Dlaczego my się sprzeciwiamy pewnym ideologiom? Czy się sprzeciwiamy, o czym ja mówię właśnie, tym relatywizmowi i tak dalej? No dlatego, że on jest destrukcyjny na przykład dla instytucji, które kochamy i które są przez lata okazały się skuteczne w zaspokojaniu naszych potrzeb duchowych, materialnych i tak dalej, jak rodzina na przykład, prawda? Dlaczego walczymy o właściwą miarę rzeczy i właściwe nazwy? Bo one są przez nas, przez praktykę życia społecznego sprawdzone, one są akceptowane także przez nas duchowo, one się łączą na przykład, znaczy no, są akceptowane także, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, to jest specyficzny wymiar, bardzo ważny dla wielu ludzi, no warto to szanować. Nie wszyscy to szanują, więc to też jest kryterium, według którego oceniamy wartości. Z tym wszystkim się jeszcze łączy jedno olbrzymie zagrożenie, a mianowicie kwestia języka, no bo konsekwencją tych wszystkich manipulacji, tych zagrożeń, czy też i konsekwencją, i narzędziem, które to wzmacnia, jest odwracanie znaczeń. Żyjemy w świecie, gdzie z języka można zrobić wszystko, prawda? W związku z tym minister kultury jest, cytat, oskarżany o stalinowskie czystki w teatrach, prawda? Ktoś zrobił świetny film zresztą o manipulacji władzy bolszewickiej w celu ukrycia miliardowego głodu na Ukrainie. No, rzecz wielowarstwowo ciekawa, bo oprócz tego, że pokazuje mechanizmy tej dyktatury bolszewickiej, to pokazuje także mechanizmy manipulacji medialnej, prawda? I przyrównuje to do współczesnych zjawisk w Polsce Anno Domini 2019. No jest to takie odwracanie znaczeń, że trudno z tym dyskutować. Więc ja mówię o kontekście, w którym funkcjonujemy i w którym chcemy rozmawiać o kulturze. Tej rozmowy faktycznie nie było. Czy minister kultury jest za to odpowiedzialny? Pewnie częściowo tak, że nie było takich debat dostatecznie pogłębionych. Myśmy organizowali wiele debat, na przykład dwuletni proces, całą Polskę to objęło, Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Ale uczestniczyłem głównie, w segmencie kultury ale ludowej. Ale głównie jakby celem tego było rozwiązanie podstawowych problemów po prostu środowiska kultury, bo w Polsce nie ma przecież systemu cywilizowanego funduszów ubezpieczeniowych dla artystów, prawda? My dopiero musieliśmy to od podstaw robić, więc może dostatecznie dużo też czasu nie było na to, żeby w tym wichrze i w tej presji, w jakiej znajdowaliśmy się przez 4 lata, właśnie prowadzić takie debaty. Z drugiej strony też chyba nie jest dobrze, gdyby minister kultury takie debaty organizował, więc ja się bardzo cieszę, że stowarzyszenia o to dbają. Publicyści o to dbali, bo no jednak publicystyka dotycząca kultury przez te 4 lata się na pewno rozwinęła, bo jest znacznie bardziej pluralistyczna niż kiedyś. No w ogóle
polskie państwo stało się bardziej pluralistyczne dzięki temu, że 4 lata temu coś się w Polsce wydarzyło. I to dobrze dla kultury i to jest jakby początek. No my musimy te wyzwania chyba adresować, o których mówię. Także ja bym był za wolnością, bo wolność jest absolutnie niezbywalna, natomiast musimy pamiętać, gdzie są granice wolności. No jest taki na przykład przedstawiciel partii opozycyjnej, który był bardzo głośny w Sejmie przez ostatnie 4 lata i on wprost mówi, że nie ma wolności, nie ma ograniczeń wolności artystycznej. No, z takim absurdem trudno się zgodzić, bo wszędzie są jakieś ograniczenia, także ograniczenia wynikające z wyborów moralnych, no, także ze zdrowego rozsądku. Nie ma, znaczy ja się oczywiście z tym nie zgadzam i myślę, że każdy rozsądny człowiek, bo bardzo łatwo jest przecież na poziomie filozoficznym, intelektualnym taką tezę, o której przed chwilą powiedziałem, obalić. Ale ona jest faktycznie forsowana. I w związku z tym mamy te zjawiska, o których wspominał prowadzący na początku, ja już kończę, które są szalenie niepokojące, a mianowicie zastępowanie kultury przez różnego typu prowokacje, ataki szalenie agresywne, niszczące człowieka czy drugą stronę. Są tak zwani artyści, czy pseudoartyści, czy prowokatorzy, którzy wręcz formułują to w swoim programie paraartystycznym, że ich celem jest skłócanie ludzi, ich celem jest dzielenie ludzi, ich celem jest atakowanie ludzi. No to ja się z tym nie zgadzam, bo to nie jest celem sztuki. Sztuki celem może być oczywiście prowokowanie, ale w sensie jednak twórczym, kreatywnym. Może być stawianie trudnych pytań, to zawsze musi być, nawet nie może być, prawda? Można iść na pograniczu pewnych ustaleń zdroworozsądkowych czy zabezpieczających podstawowe potrzeby ludzkie, ale na pograniczu, nie można ich przekraczać. A teza mówiąca o tym, że wszystko wolno, no to jest przekroczenie i na to mojej zgody nie ma. Panie premierze, moja wypowiedź dotycząca wolności raczej koncentrowała się na tym postulacie nie tyle wolności, czy korzystania z wolności, czy tego uprawnionego zanurzenia w wolności twórczej, tylko chodziło o uwolnienie się od tych rzeczy, które zostały posadzone na ławie oskarżonych i uznane jako kajdany twórczości artystycznej, czyli historia narodowa na przykład. Stąd się bierze ojkofobia. Robert Scruton tak to nazywał, lęk przed własną wspólnotą. Może, panie ministrze, to o to mi bardziej chodziło. Bardzo proszę o komentarz. Rozumiem, no ja zaprotestowałem, bo uważam, że wolność jest podstawą tego, natomiast zgodzę się, no mamy jeszcze dodatkowo te problemy, jak ojkofobia, czy myśmy to też nazywali w innym trochę wymiarze, pedagogika wstydu, prawda, no mamy się wstydzić sami siebie, naszej wspólnoty, ale to też jest przecież gierka, przepraszam, czy to jest dobre określenie, no to są przecież też technologie manipulacyjne, które po prostu mają we współczesnym świecie, który jest światem niebywałej rywalizacji grup interesów, mają obniżać szanse rozwojowe, szanse no, pozycjonujące różne państwa czy wspólnoty narodowe, prawda? Jeżeli się narzuca taką narrację jakiejś wspólnocie narodowej czy wspólnocie politycznej, że ona sama siebie niszczy wewnętrznie, prawda, jeszcze dodatkowo się ją skłóca, no to były zawsze cele no, działań mądrych czy potężnych grup wpływu, czy grup, które reprezentują inne grupy interesów. No mamy świat rywalizujący i rywalizuje się za pomocą różnego typu technologii. No najlepszym sposobem osłabiania przeciwnika w tej rywalizacji jest wprowadzenie mu piątej kolumny, czy wprowadzenie mu takich mechanizmów wewnętrznych, czy wszczepienie jakiegoś wirusa, tak, który go osłabia wewnętrznie, prawda? Polaczki nie mają prawa do dumy, prawda? Cała nasza historia to jest w ogóle jeden wielki powód do wstydu, prawda? A jak próbujemy to odbudowywać, to bohaterszczyzna, prawda? Bo my nie zapominamy, bo my oczywiście budując naszą narrację historyczną czy politykę historyczną, na pewno zapominamy o szmalcownikach, o jakichś niedobrych rzeczach i tak dalej. No to są wszystko, ten świat, o którym mówię, no świat zakłamania, z którym się stykamy, manipulacji
no niestety często celowej. To wszystko trzeba, użyję języka naszych adwersarzy, to wszystko trzeba dekonstruować i trzeba rozbierać te technologie i mechanizmy, które powodują, że my jesteśmy pod presją ciągłego ataku, no bo jeżeli chodzi o możliwość tego ataku, to ci nasi adwersarze no mają wciąż znacznie dużą przewagę nad nami, bo mają olbrzymie tuby i propagandowe, i medialne, i instytucjonalne, różnego typu, także organizacje pozarządowe zbudowane od wielu lat, znacznie silniejsze od tych, które oddolnie powstają od pewnego czasu. Profesor Zybertowicz nazwał to kiedyś archipelagiem polskości. Tak, ten archipelag powstaje i on się przeciwstawia między innymi tym zjawiskom, o którym mówiłem. Panie premierze, rozumiem, że pan zostaje do końca tego segmentu jeszcze przez 40 minut. Dobrze, to ja jeszcze wrócę, bo nie chciałbym... Przepraszam, ja jeszcze mam 45 minut, bo niestety mam następne obowiązki, a później jeszcze jedziemy. Dzisiaj jest konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości poświęcona rolnictwu. Mamy wczoraj bardzo dobrą wiadomość, bo politycznie to jest wielka wiadomość, że Polska ma dobry dialog i relacje z Unią Europejską i polskie rolnictwo będzie także bronione w tym wymiarze. Dlaczego o to zapytałem? Bo chciałbym później jeszcze zwrócić się o te rzeczy wychylone w przyszłość, jeżeli mówimy o kulturze jutra i też, żeby ten przekaz nie ograniczał się tylko do takiej próby defensywnej opisu świata, który jest nie zawsze nam przyjazny, nie zawsze przyjazny kulturze, nie zawsze przyjazny temu modelowi kultury, który nas tutaj dzisiaj gromadzi. Dlatego też chciałem o taki kontekst pozytywny. Ale mam z dobrych wiadomości, mam jeszcze jedną wiadomość, mianowicie to, że dołączył do nas pan Bogdan Kiernicki z Poznania, którego bardzo gorąco witam i zapraszam do panelu. Prosimy bardzo. Bogdan Kiernicki, wydawca, autor, publicysta. Witam serdecznie cię, Bogdanie. Proszę, tam jest fotel. Może tak będzie mi łatwiej. To skoro ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi, to do Bogdana chciałem się zwrócić. Bogdanie, ta obezwładniająca rola dekonstruowania języka, ona strasznie nam zaburza możliwość debaty, możliwość dialogu. Czy uważasz, że jest możliwy powrót do nazywania rzeczy takimi, jakie są, do dobra, prawdy i piękna i na tej bazie budować przekaz kultury, przekaz wydawniczy, słowo, język, porozumienie? Myślę, że ten fundament jest oczywisty, przynajmniej w tym gronie, tak, gdy mówimy o tych podstawowych pojęciach i o nich się nie będę odwoływał, czy odnosił już, bo są zbyt oczywiste. Natomiast kwestia języka jest jedną ze spraw podstawowych w tej wojnie kulturowej, która się toczy, tak? No bo tak to trzeba powiedzieć, nie jestem zwolennikiem używania mocnych słów, ale w tym zakresie jakby nie potrafię znaleźć innego, który byłby adekwatny, bo jesteśmy w momencie, w której wojna kulturowa, cywilizacyjna, właśnie wojna też o słowa ma miejsce, tak? I to jest jeden z najważniejszych frontów, żeby nie pozwolić sobie narzucić pojęć i słów, które tak naprawdę fałszują rzeczywistość, do której się odnoszą. Zwłaszcza mnie to jest jakby serce i można powiedzieć, i rdzeń kultury. Ja, na różnych obszarach możemy sobie to zaobserwować. Ja, ponieważ często uczestniczę w takich rzeczach związanych, nazwijmy to co Jan Paweł II, też pojęcie, które wprowadził, cywilizacja życia, cywilizacja śmierci. To jest przykład, że możemy używać słów, których sami, że powiem, wprowadzamy do kultury, wiemy, co one znaczą, a nie przyjmujemy pojęcia, które ktoś nam podrzuca. I tak na przykład, gdy mówimy o tym, czym jest cywilizacja życia, gdy mówimy o ochronie życia, jeszcze kilkanaście lat temu w telewizji, Janku, na pewno pamiętasz, używano określeń przeciwnicy aborcji. Byli ci, którzy bronili wyboru, tak, ci pozytywni bohaterowie, którzy bronią wyboru, a naprzeciwko nich stali przeciwnicy aborcji, tak, albo zwolennicy zaostrzenia aborcji, tak. Tak, ja mówię, przykład słów. Natomiast okazało się jakiś czas temu, że można było przekonać przynajmniej część mediów do tego, że
żeby używać słów adekwatnych także według tych pojęć, według tego myślenia, którym posługują się bohaterowie tych słów. Więc w pewnym momencie pojawili się jednak w telewizji obrońcy życia, a nie zwolennicy zaostrzenia aborcji. Gdy pani Nowacka na przykład dziś mówi, że kwestia obrony życia, czy kwestia inaczej, aborcji to jest kwestia prawa kobiet, tak? Jasno mówi, to jest kwestia praw człowieka, praw kobiet. Natomiast po naszej stronie często ludzie mówią, nie, to jest kwestia pro-life, tak? I sami się wpędzamy w narożnik, mówiąc, o co chodzi z tym pro-life? Po tamtej stronie są prawa kobiet, prawa człowieka, a po naszej stronie są jakieś kwestie, przykładowo pro-life. Więc na pewno kwestia słów, pojęć, definicji jest podstawowa. Gdy my używamy na przykład podrzuconego określenia LGBT, tak? Albo gej, tak? No są to słowa, które są jakby z katalogu, ze słownika środowisk zupełnie obcych kulturze chrześcijańskiej. Natomiast my przyjmujemy je z dobrą monetą, przyjmujemy, jest fajnie, bo możemy się posługiwać tym, co nam ktoś wprowadza. Więc ja myślę, że nie chcę jakby, do fundamentów się już nie będę odnosił. Prawda, piękno i dobro, ale one są wyrażane później w prostych słowach i albo my znajdziemy na nazwanie tego, co jest prawdą, pięknem i dobrem własnych pojęć, albo będziemy się posługiwali pojęciami obcymi, które służą do tego, żeby, jak mówił pan minister, żeby dokonywać dekonstrukcji tego, co chcemy bronić. A kończąc, to pan minister powiedział o dobrej nowinie, że mamy komisarza do spraw rolnictwa. Bym się niezwykle ucieszył, gdybyśmy usłyszeli, że mamy komisarza do spraw kultury, że ktoś po tamtej stronie uszanował, że w Polsce, w tej części Europy, żyje się jednak ciągle według wartości i według pojęć kulturowych zupełnie innych, niż to, które są w tej chwili przyjęte jako doktrynę i dogmat w Parlamencie Europejskim. Jest odpowiedź pana ministra. To jest w jakimś sensie tak, że komisarz, okropne słowo, no ale wiemy, że w innym trochę. Komisarz do spraw kultury, ponieważ elementem polityki kulturalnej, która też jest związana z tymi ideami europejskimi, dobrze pojętymi, jest podnoszenie jakości życia cywilizacyjnego na polskiej wsi. I pan Janusz Wojciechowski jest bardzo z tym związany. On jest współautorem naszego programu. Polska wieś musi się także kulturowo zmieniać, musi tam być taki sam poziom życia i taka sama jakość życia pod kątem dostępu do wszelkich usług, także kultury, jak wszędzie. My trochę już to robimy w naszym resorcie, ale dobrze będzie, jeżeli będzie można do tego używać także naszych ludzi w Europie i wspólnie będziemy dbali o kulturę na polskiej wsi, ale także i w Polsce w ogóle. To nie było polemiczne wobec pana ministra. Ja wiem, że to nie było. Ja uzupełniam, bo to jest naprawdę piękna wizja. W naszym programie dotyczącej rolnictwa, no trochę mówię o rolnictwie, jest bardzo dużo na ten temat. To jest piękna wizja zachowania polskiego rolnictwa, rodzinnych gospodarstw rolnych i właśnie także podnoszenia wszystkich poziomów. I taka polityka godnościowa, która jest jakoś chyba wyróżnikiem naszych działań, bo to jest szalenie istotne. My nie przezwyciężymy wszystkich różnych problemów i wyzwań, jeżeli nie zaczniemy od godności i stąd te wielkie programy także społeczne, które były dla nas tak istotne. To ja do tego uzupełnienia dotyczącego kwestii specjalnego dowartościowania kwestii rolnictwa włączę jeszcze taką refleksję, o którą też poproszę, żeby kontynuował ją dyrektor NCK-u Rafał Wiśniewski. Otóż, panie premierze, szanowny Bogdanie, tu chodzi jeszcze o jedną rzecz. Tak się paradoksalnie złożyło, że wczoraj w ramach innego wydarzenia brzmiały tutaj pieśni Norwida. Jedna z tych pieśni to jest to, co skomponował Czesław Niemen i nawiązuje do, jest na bazie tego cudownego wiersza Moja piosenka do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi panie, gdzie tak, tak, nie, nie, gdzie odwieczne, że pierwsze ukłony są jak Chrystusa wezwanie, bądź pochwalony. Paradoksalnie ta pieśń, mimo że upłynęło od jej napisania z górą 160 lat, ona przywodzi mi na myśl coś takiego, że to właśnie w regionach rolniczych w Polsce przetrwała tradycyjna forma życia, która była fundamentem kultury. To tam są te być może często już endemiczne ślady, ale
jeszcze wyraźniej widoczne w różnych miejscach, a są miejsca, gdzie nie są endemiczne, gdzie są trwałe, mocne i żywotne. I do takiego miejsca należy właśnie Podkarpacie, którego chyba, o ile się nie mylę, wywodzi się Rafał Wiśniewski. Tak, prawda, czy nie? Nie. Wiązałem pana z Uniwersytetem Rzeszowskim. Nie, wszystko jest dobrze. Jestem z dziada, pradziada, jestem z Warszawy. Ale Podkarpacie bardzo lubię. No więc wracamy do tego Podkarpacia, bo ja ostatnio ze zdumieniem zobaczyłem pewne takie mapy z GUS-u, które pokazują podział, jak sytuacja społeczna w Polsce jest. A ponieważ wiem, że i pan jest socjologiem bodaj, i premier jest socjologiem, być może to też będzie ciekawa inspiracja do kontynuowania tej roli kultury i oddziaływania, jak to się przekłada na postawy społeczne. Otóż ta mapa pokazuje, biorąc kilka wytycznych, urodzenia pozamałżeńskie. W rejonach zachodniopomorskich te urodzenia pozamałżeńskie wynoszą do 44-46%, to są dane z 2016 roku. W rejonie podkarpackim urodzenia pozamałżeńskie nie przekraczają 11 czy 10%. Podobnie jest ze statystyką rozwodów, podobnie jest również ta Polska północno-zachodnia ma gorsze z punktu widzenia wierności i trwałości małżeństwa statystyki, jak Podkarpacie i Małopolska. Polska, Podlasie i Świętokrzyskie. Krótko mówiąc, Polska jest podzielona taką dziwną linią, co prawda ona się teraz zmienia, od Suwałk do Zgorzelca, tak? Ta strona południowo-wschodnia, często jeżeli chodzi właśnie o wartości, czy uczestnictwo we mszach świętych niedzielnych, jest dużo, dużo większe. Ale na końcu pokazano jeszcze jedną statystykę, dwie statystyki. Jedna to była preferencje wyborcze, które są oczywiste i widać, że ta południowo-wschodnia strona bardzo z przewagą głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, północno-zachodnia, tam jest matecznik tych partii liberalnych. Ale jest jeszcze jedna statystyka, która mnie zdumiała, mianowicie, znaczy nie zdumiała, którą odnotowałem z wielką satysfakcją. Zdawalność matur. Okazuje się paradoksalnie, że w tych miejscach, gdzie jest trwała rodzina, gdzie jest częstotliwość korzystania z praktyk religijnych większa i gdzie wyborcy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, jest lepsza zdawalność matur. Zwracam się do dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Ta oparcie się o fundament chrześcijański, o tą tradycję, czy dla was jest jakimś wyróżnikiem, jakimś rzeczą, która buduje u was pewien program? Pojawiło się kilka wątków. Wracając do rolnictwa, to bezpośrednio jest związane z tym kultura, bo samo agriculture, sama kultura to jest przetwarzanie natury, to są pierwsze definicje kultury, więc byśmy powiedzieli, że mamy też obszar kultury, który jest również zagospodarowany przez nas. Drugą rzeczą, który był Norwid, który tutaj się pojawił, mi się przypominają esej Andrzeja Tyszki, który mówił, że z antywartości się robi wartości. I kiedy to czytałem w latach 90., to ten esej jest ciągle żywy i on wydaje mi się, że on współcześnie nabiera swoistego nowego odczytywania tych słów, które profesor Tyszka pisał. Ja bym się skoncentrował właśnie na dobrych praktykach, bo to, co te kilka lat z mojej perspektywy w Narodowym Centrum Kultury pokazuje, że mamy chyba taki deficyt mówienia o tym, co nam się udaje. My bardzo dużo uwagi, czy próbuje nam się wmówić, koncentrować uwagę na tych złych praktykach. Natomiast jeśli coś my wspólnie dobrze zrobimy, to okazuje się, że sami, no to tak, lepiej o tym nie mówić, bo potraktują nas jako pyszałek, czekamy na innych, ci inni niekoniecznie, bo nie wiadomo, brakuje tego czasami tego bohatera, który by zaczął tą dyskusję. A z punktu widzenia nauk społecznych te dobre praktyki, one są swoistym budulcem, o którym mówi pan premier Piotr Gliński, że one stanowią jakby konstytutywną takie działanie społeczne i to się jakby przekłada o kwestię tej lokalności, o której będę zmierzał. Te kilka lat właśnie pokazuje to, że zwiększone są środki na kulturę i to o tym trzeba bardzo wyraźnie mówić.
pole kultury jest polem, który wymaga środków, bym powiedział, trzech rodzajów zasobów. Zasobów o charakterze ekonomicznym, zasobów o charakterze kulturowym i zasobów o charakterze społecznym. Oczywiście połączenie w różnych miarach, bo czasami jest dobra inicjatywa, a nie ma tych środków i nie można tego zrealizować. Czy czasami są środki, a nie do końca pojawia się dobry pomysł, który jest, czy ten pomysł można by było lepiej wykorzystać. Więc pierwsza rzecz, jakby fundamentalna, jest to, że kultura to nie jest tylko słowo, pojęcie, które istnieje w dyskursach. One przede wszystkim funkcjonuje, przekłada się na język operacyjny w postaci ingerencji, interwencji państwa. Państwo poprzez swoje agenty, jak Narodowe Centrum Kultury, zwiększa możliwości działania o charakterze właśnie kulturotwórczym i więziotwórczym. I one z punktu widzenia Narodowego Centrum Kultury koncentrują się tak jakby na trzech poziomach. Poziom ogólnopolski, poziom wojewódzki, regionalny, a przede wszystkim to, na co zwracamy uwagę, to jest kwestia lokalności. Lokalność jest soczewką procesów społecznych. Tam właśnie rodzina, tam przede wszystkim dobre praktyki, tam jest kościół, tam jest szkoła, tam są instytucje pozarządowe, tam są różnego rodzaju formalne i nieformalne inicjatywy, które promienieją dobrymi praktykami. Co nie zawsze jakby w tej przestrzeni medialnej jakby to się pojawia, bo ja mówię, jak coś dobrego się dzieje lokalnie, dlaczego to nie jest po prostu ekstrapolowane na różne poziomy, żeby po prostu pokazywać, to się nam udaje zrobić. I Narodowe Centrum Kultury, zgodnie ze swoją misją, wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość, czyli z jednej strony szukamy nowoczesnych rozwiązań kreatywnych, żeby trochę inicjować, bym powiedział, jest to swoiste zaproszenie do kultury. Nie narzucamy, o której była mowa o wolności, staramy się po prostu zapraszać. Ale z drugiej strony bardzo dużo uwagi poświęcamy kwestii dziedzictwa i pamięci. I tutaj pan premier, który został przekonany bardzo szybko, żeby wesprzeć taki projekt, który trafił do Narodowego Centrum Kultury, żeby powstał film w technice VR Kartka z Powstania. No i ktoś powiedział za pierwszym razem o powstaniu, my już tyle wiemy. I to jest nieprawda, bo badania społeczne pokazują coś innego. Że my tyle wiemy, po co to robić. Mowa jest o powstaniu warszawskim w 1944 roku. Że wszyscy dobrze wiemy. Okazuje się, że badania pokazują, że rzeczywiście Katyń jest to coś, co... Ta wiedza na temat Katynia jest bardzo ograniczona. Wiedza na temat powstania warszawskiego dalej można by było po prostu wspierać te działania. Jak zainteresować młodych ludzi? Jak zainteresować przede wszystkim naszych partnerów również poza granicami Rzeczpospolitej? Okazało się, że właśnie ten film w technice VR-owej, to jest taki film, w której zakłada się specjalne gogle, film trwa 15 minut i stajemy się uczestnikami powstania warszawskiego. To jest najlepsza żywa opowieść o historii. Jesteśmy po prostu w sierpniu 1944 roku w Warszawie. Warszawa, która jest zniszczona, którą film zaczyna się, jesteśmy w kanałach, ja nie chcę po prostu jakby opowiadać tego filmu, serdecznie Państwa zachęcam, jest wyświetlany w Warszawie, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i w Zajezdni, w ośrodku Zajezdnia we Wrocławiu. I co się okazuje? Okazuje się, że ten film jest dobrze przyjęty w Polsce, ale również nasi partnerzy zwracają uwagę choćby w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, kiedy film dostaje główną nagrodę w technice VR. Nie Amerykanie, nie Brytyjczycy, tylko Polacy stanowią tutaj w kategoriach opowieści o historii, nowymi technikami, jesteśmy modelowym przykładem, jak to robić. Czyli te dobre przykłady, zwiększenie środków, zasobów, dobra energia, która się pojawia, ona jakby sumuje się na te działania. Wartości są budulcem. Kultura, jedna z definicji kultury mówi, że kultura jest tam, gdzie pojawiają się normy. Bez norm nie ma kultury. Więc trzeba tylko szukać dobrych inicjatyw o charakterze właśnie lokalnym, regionalnym i ogólnym państwowym i po prostu te inicjatywy mocno wspierać. Taką rolą jest rola Narodowego Centrum Kultury, zresztą ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co roku przychodzę i proszę pana premiera, jest następna dobra inicjatywa, którą trzeba wesprzeć. I pan premier mówi, nie mamy już pieniędzy. Ja mówię, bardzo proszę panie premierze. I okazuje się, że można po prostu te środki znaleźć, wywalczyć. Nie zawsze tak było. W ciągu ostatnich 3 lat
prawie o 20 milionów po prostu zwiększyliśmy budżet na działania o charakterze lokalnym. Inicjatywy, które właśnie wychodzą ze wsi, z małych miasteczek, z tych, w których często nie ma teatrów, nie ma takich instytucji, które są w bardzo dużych miastach. Oczywiście trzeba wspierać inicjatywy, które się pojawiają w dużych aglomeracjach, jak choćby wspieramy Narodowe Czytanie, jak wspieramy właśnie dotyczące kwestii dobrych praktyk w różnych obszarach. Ostatni film, Ostatnia Góra, który kadr z tego filmu, to jest film, który udało się jako koproducent ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizować. Operatorami są nasi himalaliści. Ci, którzy mieli realizować wyprawę na K2, wyprawa na K2 się nie udała ze względu na warunki atmosferyczne, ale zrobili coś niesamowitego. Uratowali Francuzkę. Uratowali, po prostu poświęcili swoje życie na ratowanie po prostu swojej współtowarzyszki, która nie uczestniczyła w tej wyprawie. Film, w którym Urubko wchodzi i mamy taki piękny kadr, mamy ją, to jest film Narodowego Centrum Kultury. Teraz w kinach studyjnych w Polsce jest zainteresowanie, żeby za granicą ten film wyświetlać. Ostatnia Góra jest dobrym przykładem, w jaki sposób natura, człowiek jako twórca kultury i kultura, one są bezpośrednio ze sobą powiązane. Te powiązania są od lokalności, od rodziny, bo w rodzinie wszystko się zaczyna. Bez rodziny o tym nie możemy mówić. Nie ma innej instytucji, która jest tak więziotwórcza i wzorotwórcza jak rodzina, a później są inne instytucje, które są na różnych poziomach. Narodowe Centrum Kultury jest taką instytucją, która wspiera projekty o charakterze kulturotwórczym. I na Podkarpaciu, i w Łodzi, i w Poznaniu nie ma po prostu przestrzeni, w której Narodowe Centrum Kultury nie funkcjonuje, bo my jesteśmy tam, gdzie są dobre projekty. I tutaj pewnie powinny rozleć się gromkie brawa i podziękowania. Skoro taki optymizm się udzielił nam, to może kontynuujmy ten pozytywny przekaz. Zwracam się do obok siedzącego ojca Andrzeja Bujnowskiego. Andrzeju, kochany, sam wywodzę się ze środowiska rock'n'rolla i wiem, że w momencie, kiedy myśmy łapali za gitary, paradoksalnie to może dzisiaj trudno do uwierzenia, ale mieliśmy wtedy grzywki i długie włosy, okazywało się, że to jest muzyka buntu, muzyka niezgody, muzyka jakiegoś konfliktu przez swoją agresywną formę, taką trochę gwałtowną, burzącą, budziła kontrowersje, nieraz lęk, nieraz rodzaj przerażenia. Nagle się okazuje, że ty wiele lat temu, a to już chyba 30 lat temu, potrafiłeś z tego środowiska wydłubać metodą takiego no, bardzo precyzyjnego oglądu kilka osób i nagraliście pierwszą kasetę wtedy. Kochani, kaseta to jest takie małe pudełeczko, tam jest taka taśma nawinięta. A nie, ten rocznik wie akurat, co to jest kaseta magnetofonowa. Nagraliście kasetę pod tytułem Hej Jezu i ta kaseta, okazało się, rozeszła się w 30 tysiącach egzemplarzy. To był największy... W 50 tysiącach egzemplarzy. I to był... A piosenki mówiły o radykalnym przyznaniu się do Jezusa Chrystusa. Były po prostu muzyką uwielbienia, muzyką stricte religijną. To nie był jakiś zakamuflowany przekaz metaforyczny, że generalnie humanistyczne treści, pozytywna nuta. Nie, tam było to, że Jezus mnie uzdrawia, wyzwala, podnosi z upadku i tak dalej. I dzisiaj ta inicjatywa, ja ją widzę tak przez te lata w takiej wielkiej perspektywie, powolutku zdobywała sobie coraz większe uznanie. Dziś do Rzeszowa w Boże Ciało od 16 lat, zresztą inicjatywa, która też narodziła się w tym środowisku, przyjeżdża tam 50 tysięcy ludzi z całej Polski, a niektórzy nawet z Belgii czy z Ukrainy, po to, żeby uczestniczyć w największym koncercie muzyki chrześcijańskiej, chyba w Europie, bo ja nie wiem, czy istnieje porównywalne wydarzenie gromadzące 50 tysięcy ludzi, gromadzące 200-300 wykonawców, gromadzące orkiestrę symfoniczną i tak dalej. Powiedz mi trochę o tej drodze, o tym, czy wierzyłeś, czy zaczynając nagranie tej pierwszej kasetki, sądziłeś, że tak się wydarzy? I od razu drugie pytanie zadam ci, do którego też można włączyć się tutaj w sposób swobodny. Jak to jest, że ten fenomenalny rozwój pewnego nurtu muzycznego, nazwanego przez Amerykanów CCM, Christian Contemporary Music, kompletnie jest jakby nieobecny w mediach mainstreamowych?
te dwa pytania. Ten rozwój, czy wiedziałeś o tym punkcie dojścia? Co wam towarzyszyło wtedy? Myślę, że tu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, kiedy nastąpił ten upadek komunizmu i ten moment się nałożył na bardzo zaktywizowanie się różnych środowisk posoborowych, powstawały bardzo, bardzo liczne ruchy żywe w Kościele, takie jak ruch Światło-Życie, zwany popularnie oazowym, powstała odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat. Przedstawiciele tych ruchów bardzo często wyrażali, wyrażają swoją wiarę przez muzykę, czyli jakby no, część kultury. Muzyka jest jakimś wytworem kultury ludzkiej. I w tych szeregach właśnie wspomnianych grup byli i są znakomici muzycy, którzy często są zawodowcami. To są muzycy jazzowi, rockowi, folkowi, mający absolutną świadomość tego, czym jest ich kultura muzyczna, mają świadomość swojego wykształcenia. I oni właśnie chcąc wyrazić swą wiarę w sposób taki entuzjastyczny i inspirowani, ja głęboko też wiem, że takim głębokim podmuchem Ducha Świętego, który pojawił się w tym czasie w Kościele, po Soborze Watykańskim II, no dali właśnie wyraz swego przywiązania do Boga, do Kościoła przez potężną inicjatywę kreowania różnych zjawisk, zespołów, nagrywania płyt, grania setek tysięcy koncertów, tworzenia teledysków, jakichś filmów muzycznych. Tego jest dużo i jest coraz więcej. Rzeczywiście cała ta scena chrześcijańska działa w Polsce od 30 lat i ta ilość tych zjawisk wcale nie topnieje, nie maleje. Mimo że tam pierwsze kroki zostały postawione w tej dziedzinie 30 lat temu, tak jak mówisz, teraz zmieniły się może, nie wiem, nośniki czy sposoby przekazu tej muzyki, ale faktycznie tak jakby cała ta kultura muzyczna chrześcijańska w Polsce, tej nowej muzyki, która zwłaszcza pojawia się w obszarze zwanym nową ewangelizacją, ta cała scena, ona jest jakby ukryta, jest takim zjawiskiem funkcjonującym trochę jakby na marginesie ogólnej kultury powszechnej w naszym kraju, dostępnej każdemu. Przepraszam, z lojalności korporacyjnej muszę ci jednak powiedzieć, że no kilka wydarzeń telewizja publiczna zrealizowała. Tak. Teraz ostatnio zaczęło się Polska pojawiać. Kana, Jasna Góra, czy te koncerty papieskie, no, które jakoś tam były od jakiegoś czasu, bo Jan Paweł był, no, był obiektywnym bohaterem wszystkich Polaków, tak? I w badaniach to nawet wychodzi. Najbardziej. Stąd telewizja sięgała po tą tematykę i te koncerty papieskie były, no ale to były doroczne wydarzenia. Tak, to były jakieś rocznice, sytuacje okolicznościowe. Natomiast tak na co dzień ta muzyka dociera tylko, no, zgódźmy się z tym, do pewnych kręgów. Z tych przebojów nie weszli, na listy przebojów nie weszła. Niestety nie. Jest ogromny rozdźwięk między tą kulturą, no, powiedzmy, ewangelizacyjną, czy muzyczną, religijną, a muzyką, czy w ogóle kulturą popularną, którą prezentują wszechobecne media. Oczywiście, że Kościół próbuje coś robić, powstają strony internetowe, powstają studia nagraniowe, jak grzyby po deszczu, gdzie nagrywa się tą muzykę. Kiedyś to było niemożliwe, bo pamiętamy w czasach komuny studia nagraniowe były raptem 3-4 oficjalne, z których można było korzystać tylko w jakimś ograniczonym zakresie, a bynajmniej zespoły, które głosiły Chrystusa, śpiewały, grały, inspirując się Ewangelią, nie były tam dopuszczane. To wszystko ruszyło z miejsca, ale wciąż recepcja
tego przesłania Ewangelii nie jest tak powszechna, jak można byłoby się spodziewać czy sądzić. Myślę, że są różne tego przyczyny i no to jest temat, myślę, który stawia przed nami wiele pytań. Owszem, odbywa się w Polsce bardzo wiele koncertów. Organizuje je sam Kościół. Najczęściej te zespoły wspomniane, które właśnie składają się z tych wspomnianych zawodowych muzyków, pojawiają się na różnych imprezach Kościoła. To są takie wewnątrz kościelne imprezy. To są właśnie jakieś festiwale muzyczne, wakacyjne, rekolekcje, bardzo często warsztaty muzyczne, jakieś imprezy o nawet szerokim oddziaływaniu, ale to wszystko jest dla tych państwowych mediów jakby do końca jednak nieznane i ukryte i wciąż ta kultura traktowana jest jako niszowa. Oczywiście ona nie ma takiej siły rozpychania się łokciami jak ta wspomniana tu przed chwilą antykultura, która doskonale się reklamuje i korzysta często, tak jak słyszymy, ze środków nawet państwowych i próbuje burzyć ten świat kultury tradycyjnej, tej, na której wszyscy się wychowaliśmy, tej kultury związanej z pewnymi wartościami proponowanymi, propagowanymi przez całe stulecia i szczególnie przez Kościół, ale dzisiaj właśnie widzimy głównie tą taką agresję ludzi czy środków, które są wyrazem jakiegoś buntu przeciw kulturze dotychczasowej, zwłaszcza kulturze religijnej, sakralnej, opartej na wartościach. Czasy postmodernistyczne, w których żyjemy, one dotykają właściwie nie tylko nas, Polski, one dotyczą całej Europy czy całego świata, a cechą tej kultury postmodernistycznej jest właśnie ta wolność rozumiana w sposób absolutny, prawda? Czyli wolność, która jest odcięciem się od wszystkiego, co do tej pory było traktowane jako wartość, od historii, od religii, od pewnej polityki i cały ten postmodernizm właśnie dąży do promowania zjawisk przeciwnych tej kulturze, o której ale mówimy. Ale Andrzeju, miało być pozytywnie, to ja powiem tylko jedną rzecz jeszcze pozytywnie. Otóż owszem, ja zdaję sobie sprawę, z czego wychodzą te molowe tonacje naszej rozmowy. No, Mietek Szcześniak sam mi kiedyś powiedział, że od momentu, kiedy zdeklarował się, że zaczął śpiewać muzykę chrześcijańską, przestał być zapraszany do wykonania jakichś dużych show, na festiwale muzyki popularnej i popowej. No, został zakwalifikowany, zaszufladkowany i odesłany gdzieś na margines. Natomiast paradoksalnie to, jeśli spojrzymy na twórczość najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki poważnej, Penderewski, Kilar, Górecki, to wszystko, czym mamy się pochwalić, co wzbudziło zachwyt świata, co spowodowało, że ludzie zatrzymali się nagle, zatrzymali oddech, bo usłyszeli coś tak niebywałego, no to były muzyka pieśni, to była symfonia pieśni żałosnych Góreckiego, to były Kilara, niesamowite rzeczy, Misa pro Patria, to była... Pendereckiego od pasji już zaczynając lat 60., ale i cały szereg jego wielkich dzieł religijnych, sakralnych, to jest ogromna rzecz. Credo, Requiem. Tak, to jest coś nieprawdopodobnego. I z ostatnich dni, przepraszam, być może mniej znany przypadek Pawła Łukaszewskiego, no, kompozytora, który funkcjonował tutaj w kręgach akademickich, był sobie profesorem uniwersytetu, prowadził jakiś chór nie żeby deprecjonując, tylko taki właśnie na zasadzie, że nikt nie znał, chór Katedry Warszawsko-Praskiej, coś tam,
coś tam. I w pewnym momencie usłyszeli Brytyjczycy jego Via Crucis, jego drogę krzyżową i postanowili dla BBC nagrać z najlepszymi wykonawcami. To tak jak Real Madryt dobiera drużynę piłkarską, tak BBC dobrało wykonawców tego jego oratorium. I to było coś niebywałego, bo nagle Paul McCreesh, który przez jakiś czas był dyrektorem artystycznym festiwalu Wrocławia Cantans, gdy tylko objął tekę dyrektora artystycznego Wrocławia Cantans, zapytał, no, w sposób naturalny, że skoro mamy tutaj tą muzykę chrześcijańską, bo to Wrocławia Cantans jest organizowane w kościołach, to jest jeden z najstarszych polskich festiwali bazujących na muzyce sakralnej, zapytał się, czy tu na tym festiwalu były już wystawiane dzieła Pawła Łukaszewskiego. I wtedy zrobiła taka się cisza i konsternacja, bo organizatorzy dotychczasowi mówią, no a kto to Łukaszewski, dajcie nam Wikipedię i tak dalej. Okazuje się, że Paul McCreesh o Łukaszewskim słyszał z BBC, uznawał go za jednego z najlepszych polskich kompozytorów, natychmiast ściągnął tą całą bardzo wybitną ekipę wykonawców i odtworzyli te Via Crucis Pawła Łukaszewskiego na Wrocławia Cantans, ale do tej pory na przykład dzieła Pawła Łukaszewskiego nieobecne są w drugim programie Polskiego Radia na tak zwanych falach kultury, co jest dziwne. Natomiast mamy się czym pochwalić. Rafał Wiśniewski. Ja dalej będę kontynuował tą moją tezę dotyczącą dobrych praktyk. Naprawdę, no już te wielkie nazwiska, choćby mistrz Penderecki, ale muzyka klasyczna, muzyka symfoniczna, która jest przepełniona. Ale mamy również, oprócz Mietka Szczyźniaka, mamy również wykonawców rockowych. Mamy Darka Malejonka, mamy Muńka Staszczyka, mamy Roberta Frendlicha Litzę, mamy Tomka Budzyńskiego, mamy Michała Jacaszka. Ja mógłbym po prostu wymieniać. Oni rzeczywiście są rozproszeni. To znaczy, że naszą rolą jest też, żeby szukać takich powiązań, żeby podczas koncertów po prostu w jednym czasie mogli wystąpić. Ale to jest, wywołało też jakby do mnie do odpowiedzi, bo od 15 listopada do 23 listopada jest druga odsłona Eufonii, muzyki Europy Środkowo-Wschodniej i tam oczywiście znajdziemy to, o czym mówimy. Słuchajcie, pomysłodawcą felietonowym tego festiwalu był Jan Pospieszalski. Brawo. Mój współpracownik Jarek Selin natomiast wziął się do roboty i w zeszłym roku... Przekuł ideę w czyn. Tak, mieliśmy piękny już pierwszy festiwal. Gdzie muszę teraz państwu powiedzieć, drugi, no. Że nagrodę za całokształt dostał na tym festiwalu najwybitniejszy bodaj żyjący dzisiaj kompozytor na świecie muzyki sakralnej, ale muzyki w ogóle, Arvo Pärt. Tak, Estończyk. I chciałem powiedzieć, no dobra, pochwalę się. Myśmy trzy nowe wielkie konkursy muzyki poważnej wprowadzili w ciągu ostatnich lat, czyli to już jest nasza ekipa. Konkurs Chopina na instrumentach historycznych, Szymanowskiego w pięciu kategoriach w Nosprze, to się już odbyło, i muzyki polskiej w Rzeszowie. Plus jeszcze nowy ten festiwal, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. To też trochę taka nowość, że nie NIFC, nie inne wyspecjalizowane w muzyce, a akurat Narodowe Centrum Kultury, dobra współpraca i można razem ze Związkiem Kompozytorów Polskich, prawda, bo to Miesio Kominek pomaga jako szef rady takiej merytorycznej. Więc można robić coś, Polską Operę Królewską też żeśmy uratowali, zbudowaliśmy nową instytucję, więc trochę żeśmy tych nowych instytucji chyba dobrze służących polskiej kulturze w ostatnich latach stworzyli. I Podkarpacie. Jednego serca, jednego ducha. Koncert również Narodowe Centrum Kultury wspiera. Kilkadziesiąt tysięcy osób w jednym czasie. Proszę państwa, mówmy o dobrych praktykach, mówmy o tym, co nam się udaje zrobić. Bardzo dużo na to energii poświęcamy i cieszmy się, bo naprawdę tak wiele razem możemy to zrobić. Jest gdzieś Marcin Pospieszalski, jest na sali. Wielkie brawa dla Marcina, bo on tutaj... Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tylko od razu mówię, nie jest moim synem, jest moim bratem.
Kochani, to jeszcze tylko dwa słowa dopowiem do tego Festiwalu Europy Muzyki Środkowo-Wschodniej Eufonie. Okazuje się, że w tej wielkiej strefie zgniotu, jaka była pomiędzy gigantami muzyki rosyjskiej, Rachmaninow, Szostakowicz, Rimski-Korsakow, Glinka i tak dalej, z drugiej strony pomiędzy kulturą niemiecką, Bach, Beethoven, Brahms i tutaj wszyscy sobie możecie dalej tą listę kontynuować, okazuje się, że tak zachowywaliśmy się, jakby tu nic nie było. Jakby tutaj ten Południk 22 nie funkcjonował kulturowo. Okazuje się, że mamy czym się pochwalić. Mamy tak genialną muzykę od właśnie Arvo Parta, od Skandynawii, od Sibeliusa, poprzez Dworaka, Smetanę, Bartoka, Enescu. Jest cała gigantyczna twórczość, mało znana, którą należy przywracać, a niezależnie muzyka źródeł, która funkcjonuje genialnie, i muzyka współczesna, która też rozwija się tutaj. I wspomniany tutaj Paweł Łukaszewski powiedział jedną rzecz, bardzo istotną. On w pewnym momencie został poproszony przez swoich niemieckich przyjaciół do tego, aby rozpoczął tam pracę warsztatową jako workshop dla młodych kompozytorów i pytał ich, dlaczego mnie akurat prosicie? On mówi, i Niemcy mówią tak, no bo u was my po Stockhausenie właściwie już nic więcej nie wydarzyło się, tak? A wy macie Góreckiego, Pendereckiego, Kilara, Mykietyna, i tak dalej, Szymańskiego. I Paweł Łukaszewski mówi, no ale wiecie co, kult i kultura mają bardzo podobne źródło w sensie słowa. Jeżeli wy jakby zakwestionowaliście wartości duchowe, to trudno oczekiwać, żeby wasi kompozytorzy z natchnieniem pisali. I to było bardzo ważne wyznanie. Ja często wracam do tego stwierdzenia, bo się okazuje, jak dalece właśnie to, o czym my dzisiaj mówimy, ten powrót do fundamentu tradycji chrześcijańskiej, powrót do tradycji antycznej dla kultury jest ożywczy i nagle odkrywczy i być może nawet w dzisiejszych czasach staje się rewolucyjny. Do Darka Kowalskiego zwracam się, należy do tych twórców, którzy odkryli w Norwidzie nie tylko język, fantastyczne słowo, ale też myśl kulturotwórczą, myśl taką refleksję cywilizacyjną, refleksję kulturową i powiedz o tym swoim spotkaniu z Norwidem i ta niesamowita rzecz, którą ty jeździsz, głosisz, recytujesz, co dzisiaj należy do pewnych, jest to, powiedziałbym, dosyć brawurowa działalność. Norwid ocalił moje serce jako aktora, myślę, ponieważ to jest miłość taka od liceum gdzieś tam. Pamiętam też taką równoległą fascynację Baudelaire'em, no ale kiedy on tam pisał te swoje kwiaty zła, równolegle, oni żyli w tym samym czasie, to gdzieś ten Baudelaire w takiej próżni poetyckiego geniuszu zawisł i został odrzucony, a Norwid zawsze mi towarzyszył. I to, co on, jest taki jego jeden wiersz, w którym on pisze w ten sposób, że serce istotnym jest prawdy ogniskiem, gdy rozum zbłądzi w najmniejszej usterce, serce i z błędów nieraz wraca z zyskiem życia i wiedzy, więc treścią, cóż, serce. Więc kultura powinna być też budowaniem tego serca. No dzisiaj mamy coś takiego, że artyści próbują dotykać emocji, i innych narządów, zmysłów. Niż serce. Tak. No jest, wspomniałeś tu o antyku, obowiązuje niestety dzisiaj patent Herostratesa, on był szewcem, i dzisiaj to aż dziw, że artyści, twórcy używają szewskiego patentu po prostu i z szewską pasją. Zniszczył ten Artemision, bo uważał, że to jakieś zbrodnia zapewni mu nieśmiertelność, ale czy... Mówiliśmy też o dekonstrukcji, z którą to się, nie wiem, 30 lat temu zetknąłem, tak fascynujące, zafascynowanie tą filozofią Derrida, ale zwróćmy uwagę, jest na wydziale, na Politechnice jakiś wydział tam konstrukcji czegoś, czy jest wydział dekonstrukcji, czy trzeba skończyć kilkuletnie studia, żeby stać się dekonstruktorem, żeby coś zepsuć, rozebrać. Ja rozumiem, można coś rozebrać na części po to, żeby zobaczyć, jak to jest zbudowane i budować od nowa. Ale tam nie ma żadnej budowy, tam nie ma nic. Ale to też nie idzie tak łatwo, bo ja przypomnę tutaj, w tym gronie przy ministrze kultury należy o tym też powiedzieć. Polacy zbudowali w 3 lata, i to nie jest przytyk, panie premierze, broń Boże, to jest stwierdzenie pewnego faktu historycznego. Polacy zbudowali w 3 lata Muzeum Śląskie.
Zaczęli w 1936 roku, w 1940 roku miało być oddane, w 1939 właściwie gmach był ukończony, był to jeden z najnowocześniejszych gmaków wtedy na świecie. Windy, fotokomórki, klimatyzacja, ruchome schody, to wszystko było w tym muzeum w 1930 latach budowanym. I słuchajcie to, co mówi Darek, że łatwiej rozebrać coś. Broń Boże, Niemcy ten gmach rozbielali dłużej niż Polacy budowali, ponieważ nie chcieli nic zniszczyć, bo to były tak wartościowe urządzenia technologiczne, tak innowacyjne, tak nieprawdopodobnie zaawansowane technologicznie. Nie jednak mieli się... ustawy o zamówieniach publicznych wtedy jeszcze i paru innych ustaw. Ale ja Państwu powiem, no my 2 lata budujemy w tej chwili Muzeum Historii Polski, większe niż Muzeum Śląskie i za 2 lata ono będzie gotowe, więc 4 lata. Zrobimy to z niczego. Mieścicie się w tych kategoriach. Piłsudskiego muzeum jest już zbudowane, odbiory trwają w tej chwili. Mimo że też zastaliśmy tam sytuację, to kiedyś będę opisywał w książkach. Ale naprawdę, myśmy przyszli na ugór w wielu sprawach. Także w sprawach budowy muzeów. W tej chwili 30 różnych instytucji powstaje. I Muzeum Kresów, i Sybirów. Pierwsze Wyklętych już jest w Ostrołęce, tam ekspozycja jest w tej chwili tworzona i tak dalej. Także no, coś tam robimy. No, mimo że nie jesteśmy w stanie wybudować Gdyni w tym tempie, co kiedyś, czy kolejki na Kasprowy, ale naprawdę nie zasypiamy gruszek. Czyli Darku, dekonstrukcja nieraz trwa dłużej niż konstrukcja. Tak, no ja tylko tak krótko już o zadaniach. Uważam, co jest zadaniem ludzi kultury, którzy coś tworzą. Podtrzymywanie tego kodu kulturowego, budowanie go, tego, na czym wszyscy się opieramy, bo to buduje wspólnotę. Można mówić dużo o tym, prawda, że nie umiemy się dogadywać, że umiemy, mamy to, ale to jest właśnie to polskie serce, to co Wyspiański, w tym jest taki dialog w Weselu, prawda, kiedy pan młody z paną młodą o Polsce rozmawia, a jest ta Polska, no a tutaj tam puka coś, tu stuka, no tam Zapaszecka, to serce, a co za taką nauka, serce, a to Polska właśnie. I to jest właśnie, to jest jakby, no żeby pozytywnie zakończyć, prawda, nasze zadanie, budowa, ale to jest jakaś sztuka, bo kult i kultura mają wspólne źródło, to żeby serce budować, trzeba samemu dotykać tych właśnie rejonów, serca. Cóż to jest serce? Ono krwiobieg pompuje, ale to jest takie najgłębsze centrum duchowe człowieka. Stamtąd wszystko pochodzi, stamtąd myśli takie, siakie, owakie, to też Biblia o tym mówi, prawda? Więc pielęgnowanie tego, nie zmysłów, nie emocji, nie czegoś, co strasznie łatwo jest pobudzić i co strasznie... I to już przerabiane jest na tysiąc różnych sposobów, ale właśnie to, co jest zawsze trwałe, co jest takim fundamentem, co pozwala... I zakończę cytatem z Norwida, z wiersza Królestwo. Nie niewola, ani wolność są w stanie uszczęśliwić Cię, nie Tyś osobą. Udziałem Twym więcej, panowanie nad wszystkim na świecie i nad sobą. Ten ośrodek centralny naszego wnętrza to potrafia, pozwala nad tym właśnie panować, to osiągnąć. I też buduje wspólnotę. Wielkie dzięki, Darek Kowalski. I na zakończenie po jednym słowie ja od każdego. Przepraszam bardzo, ja muszę iść. Rozmawiajcie panowie, nie przeszkadzajcie sobie. Kultura, ale i tak jest... musimy kończyć, bo program leci dalej, także po jednym słowie. Ja niestety muszę lecieć. A jeszcze po jednym słowie, no dobra. Bardzo proszę. Jest takie, ponieważ Janek cały czas jakby podkreśla tą jakby pozytywny charakter tego naszego spotkania i tego przekazu. Tu padło mnóstwo rzeczy o rzeczach, które się dzieją tu w Polsce. Jest, ja powiem tylko jeden przykład, klasztory benedyktyńskie. My jako Fundacja Świętego Benedykta jesteśmy bardzo z nimi związani. Mają taką maksymę, czy takie doświadczenie. Nie tworzą czegoś nowego, nie powstaje nowy klasztor, nowa inicjatywa, gdy nie mają poczucia, że tak naprawdę w tym garnku, w którym oni siedzą, jest pełno, tak? Dopiero jak ta dobro się przelewa
z tego garnka, ono, że powiem, przekazywane jest dalej. Nie zostawiają po sobie pustki. I my jesteśmy też w takim momencie. Mamy z jednej strony teraz poczucie, że jest dużo dobra i mamy się do czego odnosić w Polsce, a równocześnie to jest jakby jednozdaniowe odniesienie się jeszcze raz do tego symbolicznego trochę komisarza do spraw kultury w Europie. Chcielibyśmy, aby ten nasz przekaz znalazł miejsce i odbicie w tym, co się dzieje w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Sytuacja, w której ta ofensywa tej antykultury, ofensywa kultury antychrześcijańskiej płynie przez Europę, potrzeba nie tylko świadectwa, ale też jednoznacznego stanowiska. My chcemy pokazać to, o czym mówił Jan Paweł II, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. On mówił, nie wchodzimy tam dlatego, że będziemy mieli wyższe dopłaty do rolnictwa albo powiedzmy inne środki, z których skorzystamy. Pewno szanował je, ale chodziło o to, że my jako Polska mamy coś do przekazania. I to jest ten moment, że uświadamiamy sobie w tej rozmowie, mamy realnie coś do przekazania i mamy to dziedzictwo, które nas upoważnia i daje nam tą siłę do tego, żeby to wobec tej Europy, to dziedzictwo, o którym dzisiaj mówimy, w sensie pozytywnym przedstawić. I to jest ten moment jakby pozytywny, ale równocześnie wychodzący w przód. Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Bardzo proszę, premier Gliński. Ja bym powiedział kilka spraw tak hasłowo. No, praca, cały czas jest praca potrzebna. My musimy budować instytucje i to jest podstawowy chyba obowiązek. Ja także wierzę w wolność w tych wymiarach, o których mówiłem. No i musimy mieć ten kompas wartości, to jest oczywiste. Wtedy będziemy mieli szansę na taką zmianę, no, której oczekujemy, jak mi się wydaje, nasze środowisko przynajmniej. No jeszcze jeden wymiar, to od czego zacząłem. Rozmowa, ale to musi być rozmowa, która szanuje zasady, nie prowadząca do zafałszowań i manipulacji, tylko rozmowa uczciwa, bo z niej na pewno bardzo wiele potrzebnych nam rzeczy wynika. Tyle. Ja niestety przepraszam, muszę. Bardzo dziękujemy. Bo jeszcze mam obowiązki w Łodzi, a później mamy dzisiaj Kielce, później znowu wracamy do Łodzi i w nocy do Warszawy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Skoro mikrofon jest. Dziękujemy, żegnamy pana premiera. Skoro Rafał Wiśniewski ma mikrofon, bardzo proszę, Rafał, podsumowanie, dwa słowa tytułem. Zacząłem o dobrych praktykach. Zacznę wpierw negatywnie, żeby było pozytywnie. Rok temu obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości i pamiętam w dyskusjach medialnych, w której właśnie wytworzyła się panika moralna, że jesteśmy podzieleni, że nam się nie uda, że może nie warto to tak celebrować, że to jest wszystko tak na łapu-capu, że tylko będą jakieś instytucje, kilka zaangażowanych. I co się okazało? 10, 11, 12 listopada i 13 czytam rano, wstałem i czytam prasę, przegląd prasy. I nagle w większości, ku mojemu zdziwieniu, nie jest napisane, że nam się po prostu udało. Że kilkaset tysięcy w miastach, a łącznie to jest kilka milionów ludzi brało udział w celebracji. Wspólnie, niepodzieleni, zorganizowani wokół wartości, rodzinnie, w przestrzeni publicznej, w małych lokalnościach, w województwach, w regionach i w dużych miastach, na wszystkich poziomach. Dlaczego tak chętnie było to krytykować kilka tygodni przed, kilka miesięcy? Biuro Niepodległe, Ministerstwo Kultury, również Narodowe Centrum Kultury, a przede wszystkim organizacje i stowarzyszenia. Ludzie, bym powiedział, dobrej woli pokazali, że możemy wspólnie coś zrobić, że wbrew temu, że nam się wmawiało, że nam się to nie uda, że to jest po prostu niemożliwe, możemy coś zrobić. I co pokazały badania społeczne, które realizowaliśmy po obchodach 11 listopada? 74% Polaków wskazało, że to była wspólna, dobra celebracja. Czego nam potrzeba? Po prostu tylko wiary i energii. Myślę, że wspólnie możemy więcej, nie tylko przy takich wielkich obchodach. Dziękuję serdecznie. Wielkie brawa, Rafał Wiśniewski. Andrzej, padre kochany. No nie wiem, co tu powiedzieć, bo pozytywny przekaz na koniec. Zmieniona moja myśl, bo ja zacząłem mówić o zjawisku ewangelizacji przez muzykę i
z tym środowiskiem jestem związany, a nie... I to się dzieje i to trwa. Nie, tak, tylko trochę przenieśliśmy ten akcent w naszej rozmowie na tak zwaną kulturę, czy muzykę, czy sztukę wysoką, nie? Ja nie neguję, że na muzycznej scenie szerokiej, chrześcijańskiej w Polsce dzieją się rzeczy znakomite i nigdy chyba się tyle nie działo tak naprawdę, ile dzieje się w tej chwili w historii naszego kraju. Ale chciałbym być takim optymistą w tym przekonaniu, że ta kultura muzyczna dociera pod te strzechy wszędzie. Wszyscy nią żyją i jej słuchają, trawią, chłoną i zmieniają się wewnętrznie. Myślę, że trzeba było chyba zrobić jakby kontynuację takiego dialogu, takiej rozmowy i jakby głębiej wejść trochę w sytuację tego, co się dzieje naprawdę. Podkreślam, że nie kwestionuję jakichkolwiek dobrych inicjatyw, które się dzieją i to z inicjatywy ministerstwa, czy nawet z telewizji, czy z różnych środowisk i środków płynące. Natomiast no generalnie jak jest, tak jak naprawdę jest, tak to wszyscy widzimy. Kultura generalnie w całości obniża swoje loty i upada. No to nie da się tego zupełnie, wydaje mi się, jakoś zakwestionować. I myślę, że po to jest ta rozmowa i ten panel, żeby właśnie cieszyć się tym, co zrobiliśmy dobrego, oczywiście, i co przyklasnąć dobrym inicjatywom, ale zarazem zastanawiać się, co robić dalej nad tym, żeby ten głos kultury religijnej, kultury Kościoła, która tworzyła i chce tworzyć dalej Europę, żeby wybrzmiewał głośniej niż wybrzmiewa na co dzień po prostu. Dziękuję. Wielkie brawa. Andrzej, powiem jedno, jako stary człowiek, albo inaczej dojrzały, bo mam za sobą już beatlesowskie 64, powiem ci, że wszystko, co osiągnąłem, to, że siedzę tutaj, że miałem szczęście i mam szczęście pracować w telewizji, że gramy na gitarach, skrzypcach, trąbach i tak dalej, to wszystko zawdzięczamy Kościołowi. Zaczynaliśmy w chórku parafialnym, w chórku ministranckim. Moją wrażliwość muzyczną budowały organy kościoła parafialnego, wielkie orkiestry, dęte, które chodziły z pogrzebami, z pielgrzymkami na Jasną Górę. Pierwszy mój kontakt z folklorem i zafascynowanie kulturą źródłową, narodową, to były pielgrzymki z Opoczyńskiego, pielgrzymki z gór, z Podhala, które przychodziły na Jasną Górę. I to budowało moją wrażliwość. Ja powiem tylko tyle, że w domu przez to, że żyliśmy tym, taka anegdota, moja córka Basia, która tu wczoraj śpiewała Norwida właśnie, jak miała kilka lat, gdy w szkole podstawowej, nie wiem, w piątej klasie szkoły podstawowej, pani sięgnęła po Parandowskiego i wyciągnęła mity greckie i coś zaczęła im mówić o mitologii greckiej, chciała to szerzej powiedzieć i dlatego odwołała się do stylów architektury greckiej, mówiła, który jest joński, koryncki i dorycki i że najłatwiej to rozpoznać po kapitelach, że kapitel joński to jest taki obważany, kapitel dorycki i później te rogi takie bawole, a kapitel koryński to są te takie liście akantu i tak dalej, żeby po tym one dzieci mogły rozpoznawać, a Basia mówi, że ja to wiem. A dlaczego? Skąd wiedziałaś? No bo liście do Koryntian. że ta koryncka kolumna to jest z liści, bo liście do Koryntian, to pokazuje, jak dalece pewien przekaz kulturowy wyniesiony z domu, on zabarwia i jest pewnym taką przestrzenią, w której żyjemy, oddychamy i która nas buduje, która tworzy naszą wrażliwość. Od rodziny, dokładnie od rodziny. Czyli Andrzej, to nie jest też tak, że to jest jakiś rodzaj defensywy. Dzisiaj Polska należy do krajów, który ma najmniejszą ilość godzin w podstawie programowej na całym etapie nauczania publicznego, to znaczy od przedszkola do przez podstawówkę szkoły ponadgimnazjalne, średnie, ponadpodstawowe. W Polsce mamy najmniej godzin obowiązkowego nauczania śpiewu i kultury, który teraz razem połączono to jako ten.
Czyli dzisiaj, jeżeli ktoś przychodzi i śpiewa w Voice of Poland albo coś, to w większości można zaryzykować twierdzenie, że zaczynał w hulku oazowym, w scholi parafialnej albo coś. To jest jedyne doświadczenie z żywą praktyką muzykowania wspólnotowego, skoro mamy nuklearne rodziny składające się z rodziców i jednego dziecka, w związku z tym rodzice rzadko śpiewają razem dla jednego dziecka, to okazuje się, że pierwsze doświadczenia to są doświadczenia w parafii. I więcej tej muzyki się wynosi ze scholi parafialnych niż ze szkoły podstawowej czy ze szkoły średniej. To jest przykra rzecz, nad tym trzeba też będzie pracować. Jeżeli dobra zmiana będzie kontynuowana, będzie to jedna z rzeczy, którą będziemy jako publicyści, ludzie kultury postulowali, żeby zmienić to w programie nauczania. Kochani, dziękujemy serdecznie. Darku, powiedziałeś tak pięknie o Norwidzie, że już nic dodać lepiej nie potrafimy. Bardzo dziękujemy wszystkim. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury, Andrzej Bujnowski, Zakon Psów Pańskich, Dominikanes, Dariusz Kowalski i Bogdan Kiernicki, Fundacja Świętego Benedykta. Ja się nazywam Jan Pospieszalski, dziękuję serdecznie. Zapraszam na przerwę kawową.